nie było tego mojego żelu, którego ja używam i teraz kupiłem inny MacBook. Słuchaj, on jest zepsuty, ale jakby dało się do naprawy ze 400, to by wiesz co? To by działał. No mógłby być. Słuchaj, co mi powiedziałeś przed chwilą związanego z tym? Bo czytam instrukcję, tak? I co przeczytałem? Ibupron Sport, żel nie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat. I co powiedziałeś? Że nie mogę. I powiedziałeś, że nie możesz, tak? No. Jeszcze raz ci przeczytam. Żel nie jest skazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat. Nie rozumiem. Nie jest skazany. Czyli? Czyli, że można, ale nie zaleca się. No właśnie, no to nie. Nie, to nie jest, że nie. Po prostu się nie zaleca. No to dawaj. Żeby raczej nie stosować. Ale można by było zastosować troszeczkę mniej. Od czego? Co ci się stało w ogóle? Au! Jak jechałeś na... No, skręciłem kostkę. Na hulajnodze. Ja chciałem kupić taki swoją ulubioną maść i balgin dla sportowców. I rozsmarować? Tak, rozsmaruj to. Ale więcej tego żelu, więcej. Nie zaleca się. Więcej możesz. I wziąłem, kupiłem po prostu inny, bo tak pani powiedziała, że jest to jakiś nowy środek. Ja mówię, on mówi, że ma w ogóle, że ma składniki takie same, no nie? Że jak i balgin. A ja mówię, no ale wie pani co, nie ma takich samych. Nie chciałem się mądrować, szybko skończyłem. Nie ma heparyny. A i pani nie wiedziała. Ja nie jestem znawcą, ale to co teraz wziąłem nowy lek i czytam. I wskazania. I dlaczego o tym mówię? Dużo dzieciaków nie rozumie, może też dorosłych, nie rozumie znaczenia słów. Nie rozumieją tego, co jest napisane. A to jest bardzo ważne. Nie zaleca się, no tak. Nie zaleca, tak jak i balgin. Też tak śmierci. Nie zaleca się, to znaczy, że nie powinno się. Ale to nie znaczy, że mu nie dam. Ma 12 lat, jest mniejsza jakaś tam dawka niż ta, którą wyczytałem, bo widziałem ile jest. Ale jest znowuż napisane, że w okresie karmienia piersią nie należy stosować leku. Nie należy. Więc to jest już zabronione. Nie należy, a nie zaleca się, to jest duża różnica. Nie. Co nie wysyłasz zdjęcia w kopercie? Nie. Wysyłamy do Marcelka, babcia chciała z autografem. Bo Marcel zapomniał, gdzie ja to mam? Marcel zapomniał wziąć ładowarki ze sobą, więc mu kurierem wyślę na kolonie, a Miłosz mu tutaj robi pranka. Co ty chcesz mu zrobić? Ja wyślę mu papier toaletowy i napiszę jestem od kochanego brata, żebyś się miał czym podcierać, buźka i też się kocham. No. Daj mi jakąś taśmę, przyklejmy tutaj. I to mu wyślemy? Mhm. Albo karmy dla psa. Ale może jeszcze coś słodkiego byś mu wysłał. o mój Boże. Weź odwrócili psy. A co się nie mylić do dzisiaj? Robić mądrze i z przemyśleniem, a nie tak jak niektórzy. Daj mi paczkę. Babcia ma rację. Paczkę mi daj. Babcia ma rację. Paczkę mi daj. Mówię, bo to a jak otworzy przy kumplach i co? I papier toaletowy wyskoczy? O to chodzi. Nie. No a ty byś chciał? Obciach będzie. No proszę. A ty chciałbyś, tak? No proszę. Ja wezmę i 5 tych mu dorzucę. No to też, no proszę. Nie. No oni chcą. Jak ty pojedziesz na obóz, to ja ci też pranka zrobię. No nie, bo nie wyślę. Ej, wyślemy jemu, tak, zrobimy. Co? Teraz nie będę mówić. No weź, proszę. To co, mam mu przyrodzenie namaczować? Zmieniłem zdanie i tak jakieś czekoladki mu... Tak, co to? Miałem w pracy. Czekoladowe ciasteczka. Jakieś ciasteczka mu dorzucimy, no i ładowarkę. Bo okazuje się na telefon A5, gdzie tam jest USB-C, że w jego pokoju nikogo nie ma. Na razie od kogoś innego tam sobie ładował. Całe szczęście, że pojechała Marcela kuzynka, dużo starsza o 5 lat chyba. Czyli mojej siostry córka i jemu pożyczyła, no ale nie może cały czas pożyczać. Natomiast tutaj jest ładowarka z tym szybkim ładowaniem i gdybym miał na przykład taką kupić tam na miejscu, no to wiesz, to bez sensu wydawać, chyba nie, z 8 dych będzie taka kosztowała, tak mi się wydaje. Więc wyślę ją kurierem. Teraz daję mu folię jeszcze. A tutaj jest mecz, finał, Chorwacja z Francją. Kto gra Chorwacją? Ja. Tylko. No i 0-0. Bez dźwięku gracie? Nie da się. A, bo jest pod wieżę podłączone. No weź, no. Ja pierdzielę, ja strzelałem, no. To tobie pomogłem, Danonowi zasłoniłem. No nie, bo ja nie wiedziałem, co się
się dzieje? No ej! Panie sędzio, faul! Panie sędzio! No i to jest faul. A pierwszy mecz? Nie potrafię. Karnik, fuksa Mariany. A ja co, mówiłeś, nie chciałeś z Miłoszem grać? To jest kwestia po prostu, wiesz. No, dlaczego nie chciałeś grać? Więc dlaczego nie chciał grać z tobą, bo powiedział, że jesteś słaby. No nie potrafi się przyznać. W meczu przegrał. Nie potrafi. Drugim. Nie potrafi się przyznać. No bo ja w pierwszym nie wiedziałem. Nie wiedział. Gra cały czas i nie wiedział. No kurde, no weź już. No to gramy teraz. Dobra, jest 1-1, gramy. Trzeci mecz, ten mecz, kto wygra, jest lepszy. Ale w ogóle on używa, zobacz, w uchu coś ma. On używa jakichś niedozwolonych tego dźwięku. Tak, no właśnie. On ma jakiegoś tam kreta. Ja mam tam kontakt z trenerem. O, co się okazuje, co masz mi już nagrać? Dalej jest lepszy. Jeszcze raz to powiedz. Weź. On ci tak słowo przeszło przez gardło. Nie. Babcia szykuje dla Marcela paczkę. Tylko żeby doszła. Dojdzie, myślę, że jutro. No bo dziecko musi mieć ten ładowarkę, żeby z wami mieć kontakt. A no właśnie, bo jeżeli chodzi o kontakt, to Marcel wyjechał w sobotę i ja nie mam z nim żadnego kontaktu od tej pory. A na filmiku? No chyba, że on nas na filmikach gdzieś ogląda, może, nie wiem. O właśnie, mógłby oglądać mnie to, co ja robię na filmikach. Nie mam z nim żadnego kontaktu, bo się nie mogłem dodzwonić. Druga sprawa, też poprosiłem Kasię, żeby nie dzwonić do niego. Właśnie specjalnie, bo żeby radził sobie sam. A jeżeli sam nie dzwoni od kogoś, chociaż u Mariki. Dobrze, że jest kuzynka Marika, dzięki. Dzwoniłem właśnie do niej teraz przed chwilą, żeby uzyskać jaki ma numer pokoju i ona jemu ładuje właśnie też swój telefon. Ale takie sytuacje są, zdarzają się, trzeba sobie radzić, a ja chcę, żeby on sobie sam radził, nie? Nie wiem, jak tam dalej wygląda, nie wiem, jak wygląda jego łóżko, jak wyglądają ubrania, czy są złożone, czy też nie, czy chodzi w tych samych, nie wiem, czy widziałeś, jak Kasia po prostu wszystko mu ładnie przygotowała. Nie sądzę, ale to jest chłopak i ja go rozumiem. Co, zmęczony? Zmęczony? No. Już montuje swój film. Ciężko, nudna praca. Współczuję. A wyobraź sobie, że ja w tym miesiącu, nie w tym miesiącu, w tym roku, mamy ile dni już, roku? Mogłem zmontować około 300 filmów. Czyli to dziennie po około, godziny? Bo dziennie mniej więcej, wchodzą dwa filmy. No powiedzmy, średnia będzie półtora. Więc trochę tego jest, może ze 250 filmów. Nieźle. Babcia tutaj posprzątała, wziąłeś skoczka, który był brudny. Teraz porobiłeś te ślady. To już było. Nie, szmateczka i czyścisz. No to już było. Nie. Właśnie widzę, jak mokre. Nie jest mokre. Musisz zamoczyć. Przecież woda tu nie jest podłączona. Widzę, pojawił mi się SMS i że się pojawiłeś w sieci, dlatego zadzwoniłem do ciebie. Tęskniłeś za nami? Co? Tęskniłeś za nami? No i to mega, ale nie dzwonię, bo nie mamy czasu. O, nie. No? Podobno mieliście, że jutro dostanę moją ładowarkę, bo przesłali kurierem. Przyślą kurierem, wysłałem, więc myślę, że jutro powinna pójść do recepcji. Ale wiesz, nie wiem, o której godzinie. Ty masz pokój numer 16? No. I napisałem, że... I twój numer telefonu też podałem. I pokój numer... A napisałeś sensejowi? Nie, sensejowi nic nie mówiłem. Ale, ale tam do nich dzwoniłem i Marika o tym wie. Marice tylko powiedziałem, że wysyłam. Nie, sensejowi już nie trułem. Marcicie, co robicie? Chodził cały goły, my akurat... Ale bez skarpetek? Chyba tak, nie wiem. I goły, nago, po Piotrkowie. Koło babci, koło banku. Co, możemy wziąć. I wiesz co mówił? No. Że jest papieżem. Jak policja przyjechała. To zawiesimy o ścianę. Ta będzie tu, a tamta będzie, żeby przykryła wszystko. A tamta chyba tak, no bo tak, no tutaj będzie musiało być jeszcze coś. O. W ten sposób.
pod półkę, żeby nie spadło. Pod spód, tutaj. Pod spód są takie zawiasy. Że chyba, że... To, zawiasy się do tego przykręca. Chyba, że myśmy wzięli jedną małą i to było takie coś. Takie piętro. Też możesz zrobić sobie. Chyba, żebyśmy po prostu to przecięli takie coś. I to by było, i byśmy takie coś, żeby były takie schodki. No też możesz zrobić, no też... Też później, dowolnie, wiesz, pomysły. Co? To są dla ptaszków. No to co z tego, że dla ptaszków? Ta, on w to wejdzie. Co, domek dla owadów? Nie, to nie wejdzie. Zakupki domek zmieści, ten duży. Nie jest problem. Co? Ja i tak mam inny cel. Jaki? Jaki ja mam cel? Mam cel taki, żeby ciebie zaangażować właśnie do takich rzeczy, wiesz? I tak naprawdę to jest mój główny cel. Żebyś się zaangażował, bo może coś z tego będzie kiedyś, to ci się w życiu przyda. Rozumiesz? Nawet jak się nam nie uda ten domek, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Będzie może. Nawet, że zrobimy drugi. Ale tu chodzi o co innego. Na razie wszystko. Tu chodzi o to, żeby coś działać. Na razie wszystko. Żeby nowych rzeczy próbować. Mówimy teraz o zamknięciu. No i jest pomysł, żeby właśnie było coś takiego. Zawiasy. Taki zawias. To jest najlepsze. Tu jest jeszcze takie do skrzyni do zamykania. Nie wiem, jak to wykorzystać. Nie, to jest najlepsze, bo bierzesz, tu jest klatka przymocowana, bierzesz, otwierasz, tutaj klatkę otwierasz, wyjmujesz coś tam, na przykład zmieniasz trociny, bierzesz tam, a jak nie zasuniesz się? Bierzesz szufelkę, pyk. Nie, a nie, tutaj się nie otwarzy, bo jest blokada. No. Bierzesz i zasuwasz i masz z głowy trocinę. Nie wiem, czy to była ta... Tu była chyba ta. Czekaj. Zrobię 360. Dobra? To zobaczymy, jak zrobić 360. Może tak zrobię. Znaczy nie, że podskoczę. Nawet bym tego nie pomóc. Tak, będzie są. No, możemy się. A tej lupa zrobisz? Na wiesz no. Ja nie wykluczam, bo wiesz. Bany kopa. No. Chyba się nie zdziwi. Dobra, czekaj, pakuj. Czekaj, dobra, czekaj, już. Czekaj. Pakuj. Teraz, stój. Dobra, pakuj. Już. Ej, się zdziwi. Teraz. 2 złote. A ty musiałeś jechać tak daleko? A nie mogłeś tutaj pojechać? Jak tam masz 2 złote? Pokaż, co to było. Taki żetonik. Jezus Maria! Zmieniłem sobie aparat, nie wiem jaka będzie jakość. No pewnie... Co zrobiłeś? Ale zrobiłeś sam pojemnik. Kupiłeś ten plastik. On był drogi? Te dziurki. Nie, 18 zł. A dlaczego nie spęknięty? Mama robiła dziurki. I co? Ale takie dziurki? Myślisz, że on będzie oddychał przez takie dziurki? No nie, ja mu tak to robię, takie coś. Bo ja na razie przy nim jestem. A zaraz go wpuszczę. Nie, co ty? W ogóle nie, albo to duże dziurki, albo trzeba coś takiego pomyśleć. Ale to nie jest klatka dla niego. A co to jest? Ja go będę brał na rękę. Ale wszedł do domu i zasnął.